Cześć, witam. Lubię czytać biografie, a biografie pisarzy zwłaszcza. I dzisiaj mam takie trzy biografie pisarzy, ale zacznę od kobiet i od książki im poświęconej, a to są kobiety noblistki, które otrzymały literacką Nagrodę Nobla. Takie zbiorowe wydanie biogramów tych kobiet napisała Wanda Michalak, tytuł Literackie noblistki. Jest tu 15 opowieści o tychże noblistkach, począwszy od pierwszej, czyli Selmy Lagerlöf, a ostatnią w tym tomie jest Olga Tokarczuk. Po niej były jeszcze dwie. W roku 1920 Louise Glück, czyli poetka amerykańska, no i w tym roku bieżącym francuska Annie Arnaud. Nie są to na szczęście biogramy wyciągnięte z Wikipedii. Każdej bohaterce autorka poświęca naście lub nawet 20 stron i możemy się dowiedzieć sporo. Nie tylko o jej życiu, o twórczości, są tutaj anegdoty, oceny, zdjęcia. Także naprawdę dla czytaczy jest to taka pozycja bardzo, jakby to powiedzieć, no podręczna, bo zawsze czegoś możemy się dowiedzieć, możemy przeczytać autorce tu i teraz natychmiast, niekoniecznie korzystając, jak mówię, ze źródeł internetowych. Tak więc naprawdę książka bardzo przydatna moim zdaniem, ciekawie napisana. No, autorka zrobiła wszystko, żeby te bohaterki swoje jakoś z tego postumentu zdjąć i czegoś ciekawego o nich jako o kobietach możemy się dowiedzieć. Literackie noblistki Wanda Michalak. A teraz pisarze. Zaczynam od pierwszej książki. Chwileczkę, tylko muszę coś sprawdzić. Już sprawdziłam. Pierwsza książka jest czeska, napisana przez czeską autorkę Irenę Dołszkową, zatytułowana Taniec Niedźwiedzia, powieść o ostatnich tygodniach życia Jarosława Haszka. Taniec Niedźwiedzia, bardzo mi się spodobała taka kolażowa okładka. No i akcja dzieje się w Lipnicy na przełomie roku 1922 i 1923. Jarosław Haszek mieszka w tejże Lipnicy, no i pisze swoje przygody dobrego wojaka Szwejka. Musi się spieszyć, ponieważ jest bardzo chory i bardzo gruby. Ludzie, którzy go spotykają w tej Lipnicy, mówią o nim spasiony wieprz, a jeszcze na dodatek mówią spasiony pijany wieprz, ponieważ on pije, żre, nie dba o swoje zdrowie, mieszka z szurą, koresponduje z praskimi jakimiś literatami, wysyła swoje humoreski do Pragi i do druku. Jest uszczypliwy i nielubiany, ma tylko kilku przyjaciół. No i co dalej? No właśnie, no i dalej nic, ponieważ z tyłu dowiedziałam się, że Haszek umierał niedoceniony, zgardzony i przytłoczony niechęcią praskich literatów. Ciągnęła się za nim opinia bigamisty, zdrajcy i mordercy. Pisze listy, jak mówię, do różnych ludzi, nawet do kobiety, ale ja nie wiem, kim oni byli. Jest to książka dla haszkologów, którzy znają każdy element, nawet najdrobniejszy, życia autora. Ja nie znam, więc ta książka nie spełniła moich oczekiwań. O, tak powiem łagodnie, ponieważ nie dowiedziałam się, no może tu jedna taka antysemicka jego wystąpienie było, ale dlaczego zdrajca, morderca i bigamista i grafoman i antysemita? Mówię, tego ja się nie dowiedziałam, bo ludzi, z którymi koresponduję, nie znam. Nie ma wyjaśnienia, kim oni byli. Niewiele dowiaduje się o Haszku, oprócz tego, że jest gruby jak wieprz i że chleje, i że w ten sposób niszczy swoje życie. Kobieta, Rosjanka, która z nim mieszka, prawdopodobnie jego żona, robi wszystko, żeby go
uratować, ale nie zdołała. Umiera w styczniu 1923 roku i jak wiemy nie dokończył kolejnego tomu Szwejka. Książka mi się nie podobała, nie spełniła moich oczekiwań, rozbudzonych zwłaszcza tymi bulbrami, które przeczytałam na ostatniej stronie. Ale za to niedawno przeczytałam ciekawy wywiad z Polakiem, zapomniałam jak się nazywa, znawcą Czech i Czechów, i tam wyczytałam, że Czesi nie lubią Szwejka. My się zachwycamy humorem, nie wiem, filmów bez liku. Oni natomiast nie, że był to tchórzliwy typ, którym nie ma się co chwalić. Więc nie wiem, czy ktoś się wypowie na ten temat. No, ale książka nie spodobała mi się. No i o, i tyle, co mogę powiedzieć. Natomiast, i teraz druga. Druga o Tomaszu Mannie. Colm Tóibín, Czarodziej. Ta czarowna powieść to wzruszający i intymny portret jednego mistrza spisany przez drugiego. A tym drugim mistrzem jest Colm Tóibín. Colm Tóibín, irlandzki pisarz, którego książka o Henry Jamesie pod tytułem Mistrz bardzo mi się podobała. A jeszcze bardziej podobała mi się jego książka Testament Marii, o Matce Jezusa. Opowiadałam Wam o tej książce, no, zachwycając się. A tu mamy jego biografię, znaczy napisaną przez niego biografię Tomasza Manna. I ja nie mogę się zachwycić tą biografią. Ponieważ autor... A czego, nie, a czego się dowiedziałam? Że matka Tomasza Manna była Brazylijką. To jest dla mnie nowość. Ale nie ma w tej książce również tego, czego oczekiwałam. Czyli na temat, nie ma informacji na temat, jak tworzył, kiedy tworzył, co myśli o swoich dziełach. O, to jest taki Tomasz Mann, wcale nie jest czarodziejem moim zdaniem, tylko taki suchy Niemiec, to znaczy taki bezemocjonalny, rodzina dla niego, żona. Nie wiem, jak najbliżsi mogli z nim wytrzymać. I co jeszcze? W tej książce autor bardzo dużo uwagi poświęca faktycznemu albo domniemanemu homoseksualizmowi Tomasza Manna. No właśnie. Tomasz Mann zresztą pisał pamiętnik, w którym zawarł swoje zachwyty nad takim czy innym panem, mężczyzną, chłopcem, i z tymi pamiętnikami miał problem, bo kiedy w czasie II wojny światowej musiał opuścić Monachium, te pamiętniki tam zostały w walizce i cały czas trząsł się ze strachu, żeby ktoś ich nie znalazł i nie ujawnił, bo wtedy byłby skończony. Perypetie z tą walizką i z tymi pamiętnikami zostały tutaj opisane. Tomasz Mann, jego wyjazd, emigracja do Stanów Zjednoczonych, to co, no, jego poglądy antyhitlerowskie, no to wiemy, znamy i... Ale książka mi się nie podobała, bohater wyłaniający się z tej książki też mi się nie podobał. Za mało... Właśnie jak mówię, poświęcił autor uwagi twórczości Tomasza Manna, a za dużo jemu intymnym, o tamtym, homoseksualnym właśnie. Co tu ja mam zaznaczonego? Jeden chyba fragment, bo ja bym chciała raczej przeczytać po tym, co tutaj mam, książkę o jego żonie, Kati Mann, która była kobietą inteligentną, wykształconą, pochodziła z bogatej rodziny, no ale musiała być bardzo tolerancyjna. I taki jeden przykład. W trakcie małżeństwa pod jej czujnym nadzorem zawarli pewien układ. Zaczęło się mimochodem, przypadkowo, gdy Katia odkryła, że konkretny Riesling z Domine Weinbach ożywia Tomasa, rozwiązuje mu język i wyostrza uwagę. Po tym winie Tomasz raczył się kieliszkiem koniaku, może nawet dwoma.
a potem, życząc mu dobrej nocy, Katia wchodziła na górę, wiedząc, że Tomasz wkrótce zjawi się w drzwiach. Do tego cichego porozumienia wpisana była klauzula przewidująca, że dopóki Tomasz nie zrobi niczego, co naraziłoby na niebezpieczeństwo ich rodzinne szczęście, Katia bez skargi będzie uznawać naturę jego pragnień, ze zrozumieniem i pogodą ducha będzie zauważać na kim najchętniej spoczywa jego wzrok i okazywać gotowość w stosownych chwilach doceniania go we wszystkich jego odmianach. Tolerancyjna, wyrozumiała kobieta. I o niej chciałabym przeczytać książkę. Natomiast ta mnie zawiodła i rozczarowała. Autor mnie zawiódł i rozczarował. No i teraz książka, którą kupiłam i przeczytałam z sentymentu. Albowiem w szkole podstawowej i później byłam wielbicielką pewnego bohatera literackiego. To był Tomek Wilmowski, Tomek podróżujący po wszystkich kontynentach świata, przeżywający przygody i z tych książek mogłam się dowiedzieć wiele o świecie, a pamiętajcie, że był to świat bezinternetowy. To jest książka napisana przez Jarosława Molendę, zatytułowana Alfred Szklarski, Sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego. Mówię więc do tych, którzy, tak jak ja, Tomkiem się zachwycali i książkami Alfreda Szklarskiego się zachwycali. Dziś, jak wynika z książki i ja to potwierdzam, Tomek Wilmowski jest dla młodzieży oczywiście już przestarzały. Nie chcą czytać, bo no właśnie. Ale ja chciałam i chcę, mam sentyment do Tomka Wilmowskiego. Tutaj nasz bohater, Alfred Szklarski w Pirupuszu Indiańskim, bo pisał też książki o Indianach. Tę książkę wydał Instytut Pamięci Narodowej. Ja się przestraszyłam, bo przestraszyłam się tego, co w dokumentach Instytutu na Alfreda Szklarskiego się znajduje. No i się znajduje. Pewna czarna plama. Mianowicie w czasie II wojny światowej Alfred Szklarski współpracował z tak zwanymi gadzinówkami, czyli niemieckimi czasopismami wydawanymi dla Polaków i w języku polskim. Współpraca z gadzinówkami była zakazana, natomiast ktoś, kto się jej podjął, uważany był za konfidenta i zdrajcę. Po II wojnie światowej Alfred Szklarski oczywiście miał z tego powodu ogromne problemy, bo jak mówię, został wykluczony ze środowiska za współpracę z okupantem. Ale ta książka jest bardzo ciekawa, bo nie tylko o tej współpracy i o tym czarnym, o tej czarnej stronie jego życia i twórczości. Otóż Alfred Szklarski pisał, i tu jest o tym sposobie pisarskim, a mianowicie nigdy nie był w miejscach, które opisywał. W ogóle nie lubił podróżować. Pisał, zdobywając wiedzę z książek. Jego gabinet obłożony był książkami o miejscach, które aktualnie opisywał. Czyli jeżeli pisał pierwszy tom, Tomek w Krainie Kangurów, to uczył się, czytał, poznawał wszystko o Australii i tak dalej, i tak dalej. Osiem tomów Tomka wymagało od niego ogromnego nakładu pracy, ale kiedy Tomki się ukazywały, to były rozchwytywane. On zapraszany był na wiele spotkań autorskich. Dzieci i młodzież przepadały za tymi książkami, ponieważ był sprzedawcą marzeń. Marzeń w czasach, kiedy te kontynenty i te miejsca można było odwiedzać tylko za pomocą książek. Tylko dzięki nim można było się w te miejsca przenosić. Więc, co ja mogę powiedzieć? No, biografia napisana bardzo ciekawie, szczerze. Dowiedziałam się wiele o Alfredzie Szklarskim i o tym właśnie, jak mówię, jak Tomki powstawały. I nikt mnie dzisiaj do tej miłości, do Tomka Wilmowskiego nie zrazi.
Nadal sięgam po te tomy od czasu do czasu. Sobie czytam, sobie przeglądam, sobie przypominam. O, Tomek, może zrobię film z cyklu Imiona o Tomaszu? Co wy na to? A więc Alfred Szklarski, jak mówię, jest to biografia nie dla wszystkich, biografia tylko dla tych, którzy Tomka czytali, albo dla tych pośród młodych czytelników, którzy się nim zainteresują. A więc trzy biografie pisarzy. Spośród tych trzech, ta jest poza konkurencją, no bo to jest takie kompendium wiedzy, ale spośród tych trzech najwięcej emocji, ta nie. Najwięcej emocji wzbudziła we mnie ta biografia, czyli Alfred Szklarski, Sprzedawca marzeń, napisana przez Jarosława Molendę. Oczywiście bogato wiele z tych, czego, a coś tu zaznaczyłam, tak krążę do brzegu, ale co ja tu mam? O, no właśnie, nie lubił podróżować. Czyli ta spodobała mi się najbardziej. No bo może dlatego, że pozwoliła mi wrócić do Tomka Wionowskiego. Komentujcie, dziękuję, podsyłajcie biografie pisarzy i co tam macie. A więc dziękuję, do zobaczenia.